Turcji coraz więcej tancerzy brzucha robi konkurencję swoim koleżankom. Erhan Ay przywiązuje dużą wagę do perfekcyjnej oprawy całości. Dużo czasu spędza na przymiarkach i kupnie odpowiednich tkanin. Jeszcze kilka poprawek i nowy strój jest gotowy. Męski taniec brzucha ma w Turcji bogatą tradycję. Był popularny w Imperium Osmańskim, ponieważ kobiety mogły tańczyć tylko przed damską publicznością. Tancerze brzucha uważani byli wprawdzie za homoseksualistów, ale byli powszechnie akceptowani. Później zostali wyparci przez kobiety. Przez kolejne dziesięciolecia tancerze mogli występować jedynie na prywatnych przyjęciach albo w specjalnych klubach nocnych. W tak konserwatywnych społeczeństwach jak tureckie na męskich tancerzy ciągle jeszcze patrzy się krzywym okiem. Wiąże się to z tradycyjnymi uprzedzeniami. Moje życie seksualne to moja prywatna sprawa. Opinia innych mnie nie interesuje. Dla mnie ważne jest tylko to, że moja mama mnie popiera. Dzięki niej już jako dziecko zapałałem miłością do tańca i muzyki. W 2012 roku w Turcji na ekrany kin wszedł film, który odbił się szerokim echem i to w ciągu jednej nocy. Opowiadał o miłości dwóch tancerzy i zapoczątkował renesans dawnej orientalnej sztuki tańca. Jego twórcy chcieli pokazać, że odrodzenie męskiego tańca brzucha jest wyrazem budzącego się poczucia własnej wartości tureckiej mniejszości seksualnej. Nawet podczas protestów w parku Gezi przed 2 laty homoseksualiści i lesbijki wysunęli się na pierwszy plan. To oni właśnie, obejmowani przez wszystkich, nieśli słynną tęczową flagę. Z jednej strony społeczeństwo tureckie staje się coraz bardziej konserwatywne, ale z drugiej coraz więcej ludzi chce otwarcie mówić o swojej orientacji. Ostatnie przygotowania przed wielkim występem. Koleżanki podziwiają nowy strój Erhana. Nie widzą w nim konkurencji, choć męski taniec brzucha zaczyna znowu być modny. Młodzi Turcy coraz bardziej interesują się historią i tradycją własnego kraju. Przypominają sobie, że wyrośli z całkiem innej tradycji. Na tej nowej nostalgii korzysta także męski taniec brzucha. Erhan Ay marzy jednakże o karierze za granicą. Kilka razy występował już na festiwalach tańca w zachodniej Europie. Tam można też więcej zarobić. Najbardziej lukratywne są występy na prywatnych przyjęciach, na przykład na urodzinach albo weselach. Tam dostaje się dobry napiwek. Impreza w Teatrze Rewiowym rozpoczęła się od damskiego tańca brzucha. To widział już każdy turysta. Ale Erhan Ay zaskoczył wszystkich i zachwycił nie tylko swym nowym pełnym błyskotek strojem. Publiczność zagraniczna była pod wrażeniem jego występu, ale reakcje były różne. Myślę, że tego rodzaju taniec to chyba jednak powinna być domena kobiet. Nie spodziewałam się, że coś takiego zobaczymy, ale ten wieczór pokazał, że Turcja ma wiele różnych barwnych twarzy. To było piękne. Erhan Ay planuje własne solowe występy. Chce także dawać lekcje tańca innym mężczyznom, po to, by ta stara tradycja stała się częścią współczesnej kultury Turcji.